Dzień dobry, kochani, w niedzielę. Słuchajcie, czas na nowego vloga. Wiecie, że mam dzisiaj i jutro mam wolne. Jestem nieogarnięta, to widać, prawda? Włosy zrobione w koka, wszędzie się rozsypują, bez makijażu. Mam na sobie, słuchajcie, bluzę. No w sumie tą samą, co mam w granatowym kolorze, tylko o rozmiar mniejszą. Ale w dalszym ciągu jest luźna, to jest rozmiar 44, 46, tamtą mam 46, 48. Zamówiłam sobie po prostu jaśniejszą też, jakiś czas temu. Będą sąsiedzi marudzić pode mną, bo właśnie wiruje mi pralka i robi hałas, no trudno się mówi. Plan na dzisiaj, słuchajcie. Zaraz wybieram się z Miluniem na spacerek. Po czym wrócę do domu, wywieszę pranie, pakuję 2-3 rzeczy i jedziemy do Chemnitz, do Marioli. Z półtorej godziny temu, powiedzmy, z Mariolą się zgadaliśmy, że w sumie mogłabym przyjechać, on dzisiaj ma czas i ja też, więc plan na początku był inny, bo ja muszę w końcu posprzątać mieszkanie, ale że mam jutro wolne, to też mogę zrobić to jutro. Dlatego z tym ładnym paniczem, tak? Mamusiny, piękny jesteś. Ty jesteś najślicniejszy mamusiny, poczwarek taki malutki. No, poczwarek malutki mamuni. To jak ty patrzysz w tą kamerę? Idę z nim, słuchajcie, no czekaj. Idę z nim na spacer i jak mówię, jak wrócę, pakuję rzeczy i będziemy lecieć do Mariolki. Muszę pamiętać, żeby wziąć ręcznik, szampon do włosów, bluzkę na przebranie. Bo Mariolka zrobi mi trochę contouring na włosach, żeby aż tak mocno nie było tego wszystkiego widać. Na początku myślałam, że może jednak zrezygnuję z blondu, ale ja się najlepiej w blondzie czuję, bo jak mam... To teraz wygląda w kamerze bardzo taki jest ekstremalny kontrast, przez co wydaje się, że ja mam, Bóg wie, jak ciemne włosy, ale moje naturalne włosy to jest ciemny blond. I jak mam ten ciemny blond, słuchajcie, to ja wyglądam na chorą, jak jestem niepomalowana. W blondzie tak nie jest. Dlatego tak, dobra, lecę najpierw na spacer. Słuchajcie, jestem w końcu u Mariusza, mówię w końcu. Jechałem 2 godziny 15 minut. I wiecie co, korki się porobiły na autostradzie. I mówiłam przed chwilą do Mariusza, że wiecie co, ja rozumiem, gdyby tam jeszcze roboty drogowe były czy coś, ale nie, nie było nic, kompletnie nic. A korki, jak nie wiem, wiecie, bo ludzie jeżdżą tak właśnie, że jeden zobaczy, nie wiem, ptaszka i przyhamuje i przez to blokuje resztę ruchu. To jest po prostu jakaś masakra. No ale w każdym bądź razie, jak mówię, jestem u Mariusza, wiecie co, wyciągnęłam sobie moją czekoladę, a Mariusz mówi, że spróbował to i jemu to strasznie chemią smakuje i w ogóle nie smakuje mu. No nie wiem, ja lubię. Dajcie znać, czy ktoś z was to próbował z mojego polecenia. No ja mówię, ja uwielbiam. No dobra, słuchajcie, zabieramy się za ogarnianie, Boże, moich włosów. Ja taka poczochrana jechałam. No ale Boże, patrzcie, jak ja mam odrosty. Patrz na to. Dużo włosów mi urosło, dużo. No, dobra, idziemy się zabierać. Dużo. Czekajcie, wiecie co, przyciszę ten telewizor, bo wszystko będzie zagłuszać, gdzie tutaj się... O. No. Coś nie chcę. Dobra, nie wiem dlaczego. Pewnie nie ten pilot. O! Wyciszyłam całkowicie. No, słuchajcie, Mariusz nałożył mi folię. Nie robimy tak, że wiecie, że znowu całą głowę będę miała blond. Będę miała tylko po prostu pasemka porobione. Na długości nie robimy nic takiego. Contouring. Contouring. O! Usłyszał. Wyglądam w ogóle, słuchajcie, jakbym miała hen na głowie. Mariusz, kask mi założyłeś? No. Zawiesiłam się. No, tak jeszcze wiecie, godzina z hakiem i będę się zbierać do domu.
W ogóle Mariusz mówi, że mieszkanie będzie znowu zmieniał, będzie się przeprowadzać. Będzie szukać czegoś innego. Więc pewnie za jakiś czas odwiedzimy Mariusza już w nowym mieszkaniu. Boże, ja mam nadzieję, słuchajcie, że ja nie będę przez 2 godziny jechać z powrotem. No dobra, nic. Ja idę na papierosa, zobaczymy się, jak będzie efekt końcowy. Słuchajcie, jesteśmy z Mariuszem na balkonie i chciałam wam pokazać nowego kociaka. No już jakiś czas go ma Mariusz. Nazywa się Iwan. To są w ogóle koty Cornish Rex, jakby ktoś nie wiedział i chciał wiedzieć. Ja na nie mówię straszydełka, bo te koty są po prostu straszne. Iwan? No. Tak, jest straszydełka. No. Straszydełko jesteś. Straszydełko, które chciało uciekać. On się próbuje zawsze tutaj, Mariusz mówi, wdrapać i uciekać. Już raz mu spierniczył tutaj pod balkon na dół, bo Mariusz mieszka na parterze, wiecie. O, Jezus. Milan mi nie da spokoju, jak ja do domu wrócę. Będę pachnieć mu kotem. No, te koty, słuchajcie, w ogóle wyglądają, jakby jeśnie dostawały się. Śmiałam, mówię do Mariusza, weź kota na karm, bo kot jeśnie dostaje, bo one takie chudziutkie są. Słuchajcie, włosy ogarnięte. Mariusz mi je trochę pofalował. Natomiast, no wiecie, ja nie lubię mieć włosów na twarzy, więc spięłam je. Kamera przekłamuje teraz kolor, powiem wam szczerze, bo te włosy są bardziej tak aż blond. Także bardziej takie troszeczkę popielate. Coś takiego, taki chłodny blond jest. No i jak widzicie, na czubku zrobiliśmy tylko kilka pasemek, żeby nie było takiego mocnego przejścia. No i wiecie, bierzcie też pod uwagę, że ja jestem bez makijażu. No jutro już tych loków nie będę miała, także tak. No, jest 18. Mariusz, skubnę ci jeszcze winogrona. Mi to nie wyjdzie, dzięki. Jest 18 z minutami, dlatego ja będę teraz się zbierać do domu. Bo Matias co prawda w międzyczasie wyszedł z Milanem, ale wiecie, nie chciałam go za bardzo prosić. Także odezwę się, jak będę w domu. Słuchajcie, jak widać, jestem w domu. Byłam też już z Milanem, byliśmy jeszcze na chwilę u Matiasa, żeby Milan mógł się pobawić. My się zawsze śmiejemy, żeby zaspokoić swoje uzależnienie od piłki, bo u Matiasa leżą 3 małe takie piłki, pomimo że Milan w domu masę piłek ma, tylko ja nie wiem, gdzie on je wszystkie pochował i powrzucał. To on i tak u Matiasa najchętniej te piłki, tymi piłkami się bawi. No i tak, weszliśmy przed chwilką do domu. Nie, psiulku mój? No. Mamusiny psiul jesteś, tak. No psiul mamusiny, tak. Co chciałam powiedzieć? Że muszę zaraz zadzwonić do Asi, bo obiecałam Asi, że się odezwę. I zdecydowanie się przebrać, bo mi jest gorąco teraz w domu. I muszę zrobić sobie coś do jedzenia, słuchajcie, bo dosłownie padam z głodu, ale jeszcze nie wiem co, bo mięsa nie wyciągnęłam, nie rozmroziłam. Muszę zobaczyć, co takiego mam ewentualnie na szybkiego do jedzenia. Później do was jeszcze wrócę. O Jezus, słuchajcie, włosy związałam. Tak swoją drogą, wiecie co, ten kolor włosów, tak? To jest, słuchajcie, tylko tonowanie, więc to mi się za kilka dni zmyje, dlatego że ja codziennie myję głowę. Więc no, to nie zostanie takie szarawe, takie aż. Rozmawiałam z Asią przez telefon, tak swoją drogą mamy, no zaraz będzie 9:30 wieczorem, a ja muszę się jeszcze, słuchajcie, zabrać się za obrobienie przynajmniej jednego filmiku. Przyniosłam też sobie gazetki z reklamami na nadchodzący tydzień, które też jeszcze chciałabym przeglądnąć, żeby zobaczyć, czy nie ma tam, wiecie, czegoś, co jutro chciałabym, co bym chciała kupić i jutro miała jeszcze tą okazję, bo później do końca tygodnia znowu nie będę miała kiedy pójść na zakupy i cokolwiek kupić.
Mój mały żygolinek. Czekajcie, przybliżę, pokażę wam. Jak tu go nie kochać? Jak tu go nie kochać? Słuchajcie, miałyśmy z Asią właśnie odnośnie Milana temat, dlatego że jakiś czas temu już był moment, jeszcze chyba w ochronie pracowałam, więc to musiało być z 2 miesiące temu, był moment, że Matias, wiecie, ja muszę wiecznie Matiasa prosić, żeby wychodził przynajmniej raz dziennie z Milanem i ewentualnie ja jak wrócę wieczorem, pod warunkiem, że nie jest to tak jak ostatnio, bo tak, wczoraj wróciłam do domu o 22:00, w sobotę wróciłam o 1:00 w nocy z pracy. I jeżeli no to nie są takie sytuacje, to z reguły wracam, tak można powiedzieć, że o 8:00, między w 7:30 a w 7:30 wieczorem do domu. No i wtedy jeszcze często gęsto wychodzę z Milanem, no chyba że Matias z nim był 2 razy, no to już wtedy nie muszę, ale często gęsto, jeżeli jeszcze pogoda na to pozwala, to z Milanem jeszcze raz wychodzę na spacer. No i jak mówię, jakiś czas temu Matias do mnie powiedział, czy nie myślałam o tym, żeby oddać Milana, bo ja mam mało czasu. I ja powiem wam, że moja odpowiedź, zanim on skończył zdanie, moja odpowiedź brzmiała od razu nie. Kategoryczne nie. To ja wolę, słuchajcie, wynająć kogoś, kto będzie z Milanem regularnie wychodził i zapłacić tej osobie, aniżeli moje serduszko oddać. Nawet jeżeli Milan czasem jest ciężkim psiakiem i czasem żyć nie daje i rozrabia i w ogóle rozrabia, nie w sensie, że coś niszczy, bo Milan nie należy do psiaków, które coś niszczą. On generalnie zostaje grzecznie sam. Moje kochanie malutkie. Wiadomo, że kosztuje mnie dużo pieniędzy. Dzisiaj się śmiałam, mówię do Asi, że no już miałabym nowe auto, gdybym nie miała Milana, bo tyle pieniędzy już na niego wydałam i w niego zainwestowałam. Ale powiem wam, że ja sobie nie wyobrażam tego, żeby nagle nie mieć Milana. Ja wiem, że ten dzień kiedyś przyjdzie, ale ja Milana jeszcze spokojnie z 6-7 lat będę miała, mam nadzieję. Bo generalnie Milan jest zdrowym psiakiem, tak? On tam ma jakieś swoje boleści i tak dalej, ale z tym może żyć spokojnie, także no powiem wam, że nie wyobrażam sobie, żeby go nagle oddać, bo no ja Milana mam teraz już prawie 5,5 roku, tak? Więc dla niego też to by było trudne, gdyby nagle znalazł się u kogoś innego i mnie już nie widział. Przecież wiecie co, jak ja wracam do domu z pracy, to tylko otwieram drzwi i on stoi i już wiecie, merda tym ogonkiem, cała ta dupcia mu lata i w ogóle z radości i skacze i cieszy się i tak dalej. I ja sobie naprawdę nie wyobrażam, żeby nagle miało tego nie być. Ja wiem, że ja, no zwłaszcza teraz aktualnie przez lato po prostu dużo pracuję, no bo jest sezon, tak? Ale już gdzieś tam we wrześniu ten sezon się będzie kończyć i będziemy już zdecydowanie mniej pracować. I wtedy też będę miała automatycznie troszeczkę więcej czasu. No bo teraz latem, wiecie, jest dużo imprez i tak dalej, tego jesienią, zimą nie ma. Dlatego no, tak podejrzewam, że poza sezonem będzie troszeczkę mniej pracy. I Asia, powiem wam, że Asia też powiedziała, że ona sobie nie wyobraża, żebym ja Milana nie miała. Wiecie, on jest ze mną związany, ja jestem z nim związana, tym bardziej, że ja Milana kupiłam w tym jednym z najcięższych momentów mojego życia, tak? I gdyby nie on, między innymi, to kto wie, czy ja po prostu nie, za przeproszeniem, nie zgniłabym w domu. Bo ja, kiedy kupiłam Milana, słuchajcie, ja cierpiałam na fobię społeczną. Ja nie byłam w stanie wyjść z domu wśród ludzi. Ja do dzisiaj zresztą mam często tak, że mnie ludzie, masy ludzi męczą. I ja lubię na przykład spotkać się z moimi przyjaciółmi, z moimi znajomymi, ale tylko raz na jakiś czas, bo o tak wiecie, jak z Asią przykładowo, raz w miesiącu, bo czy tam 2 razy w miesiącu, tak 2 dni pod rząd miesiącu, to akurat nie był teraz wyjątek.
Ale tak na co dzień to ja nie mogę mieć, wiecie, tylu... takiej masy ludzi. Owszem, w pracy mam, ale to jest dosłownie kilka sekund, a ja czuję się po prostu przy dłuższym kontakcie z ludźmi strasznie zmęczona, tak? I ja wtedy Milana, kupując wtedy Milana, jak to powiedział mój lekarz, to była jedna z najlepszych decyzji, jaką ja mogłam zrobić, wziąć sobie psa. Bo przez Milana, czy chciałam, czy nie chciałam, ja musiałam wyjść do ludzi, bo pies musi wyjść, tak? I pies musi regularnie wyjść. Teraz w Niemczech od tego roku wszedł nawet przepis, ile pies dziennie musi być na zewnątrz. Jeżeli, nie wiem, ktoś was na przykład zgłosi, że pies nie wychodzi w ogóle i przyjedzie kontrola, to jeszcze możecie dostać niesamowicie duży mandat. No ale pomijając już ten fakt, mi zależy na tym, żeby Milan regularnie wychodził. Ja dzięki temu też więcej się po prostu ruszam i ja sobie nie wyobrażam. Dla mnie, wiecie co, mi coś takiego się w ogóle w głowie nie mieści, żeby nagle po prostu powiedzieć, no dobra, nie, to ze względu na pracę oddaję psa. Nie, to wolałabym pracę zmienić, aniżeli Milana oddać, albo właśnie wynająć kogoś, kto tylko i wyłącznie z Milanem będzie wychodził i, no i będzie mu podstawiał miskę po południu, żeby mógł zjeść. Ale ja w życiu nie, ja sobie nie wyobrażam. Wiecie co, jak byłam chora i jeszcze jak się przyjaźniłam z tej rąbniętej Tiny byłym facetem, jak się z Dyrkiem jeszcze przyjaźniłam, to często gęsto Dyrk zabierał Milana do siebie po prostu na weekend, tak? Bo jego dzieci, jego żona, oni uwielbiali uwielbiali Milana. I powiem wam, że jak byłam chora, to on wziął chyba Milana do siebie na 5 dni, bo ja wtedy miałam z kręgosłupem korzonki mi szczeliły i nie mogłam się wyprostować i przez to nie mogłam z Milanem wychodzić, bo wiecie, Milan bardzo szarpie na smyczy i ciągnie. I ja w tym momencie nie mogłam, bo nie mogłam się wyprostować, chodziłam zgięta, to był niesamowity ból. I powiem wam, że tak pierwszy dzień to było tak fajnie, bo mogłam się wyspać. Nikt mi nie chrapał, nikt mi nie sapał, nikt mi się nie wiercił, nie kręcił i tak dalej, i tak dalej. Ale drugi dzień już było mi tak dziwnie. I już zaczynałam za Milanem tęsknić i za tym właśnie, że on za mną wszędzie chodzi, że no widać, że on mnie kocha, tak? I Asia też mówi, Boże, mówi, przecież on może i trafiłby dobrze, ale no on u mnie ma naprawdę dobrze, bo ja o niego dbam, ja chucham, dmucham i w ogóle Milan w domu może niemalże wszystko. Milan ze mną śpi w łóżku, ja wiem, że wiele osób tego nie rozumie, wiele osób tego nie popiera i w ogóle, ale to każdy musi, wiecie, wiedzieć dla siebie. Ja sobie po prostu nie wyobrażam inaczej, tak? Były czasy na początku, że jeszcze jak w Chemnitz mieszkałam, że Milan spał w salonie, a ja w sypialni, tak? Ale tutaj jakoś tak się, wiecie, utarło. Jak miałam jednopokojowe mieszkanie, potem jak się wyprowadziłam z Chemnitz, no nie było takiej możliwości. Milan zawsze pchał się do łóżka i od tamtej pory on po prostu ze mną śpi. I powiem wam, że ja się o niego martwię i w ogóle... czasem na niego co prawda huknę, ale nie wyobrażam sobie go nie mieć. Aczkolwiek też powiedziałam, że po Milanie już raczej żadnego psa nie wezmę, bo jednak pies to jest obowiązek, czy generalnie zwierzę w domu to jest obowiązek. Jesteście, no można powiedzieć, że nawet w wolnym czasie czasowo ograniczeni, nie możecie robić co chcecie i w ogóle musicie mimo wszystko dbać o zwierzaka, płacić i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, i od tak mocno jak go kocham, tak już później nie będę chyba chciała mieć żadnego innego psiaka. No, dobra kochani, słuchajcie, ja zabieram się za przegląd. W międzyczasie oczywiście będę obrabiać
filmik i co? No i jutro będę kolejnego vloga nagrywać. Także zapraszam Was na następne filmiki. Do zobaczenia. Pa, pa.